Witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na Gefredi With Me, czyli makijaż na wyjście. Będzie to prosty makijaż dzienny, upiększający, nic bardzo kolorowego ani skomplikowanego. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Makijaż zacznę od podkładu, będzie to podkład Liren My Master. Ja mam ten podkład w odcieniu beż. Podkład mi się bardzo podoba. Wystarczy niewielka ilość, żeby uzyskać dobre krycie, wyrównać kolor i zakryć zaczerwienienia. Ja dzisiaj wokół nosa mam dosyć spore zaczerwienienia, bo ostatnio jakiś katar mnie dopadł. I zobaczcie, że po tej stronie te zaczerwienienia są bardzo ładne już zakryte, a dałam bardzo niewielką ilość tego podkładu. On jest bardzo lekki, nie tworzy na skórze efektu maski, a dodatkowo ma w sobie składniki pielęgnacyjne, takie jak złoto koloidalne, peptydy, ceramidy, olej tamanu i ekstrakt z kwiatu lotosu, więc mamy takie połączenie makijażu z pielęgnacją. Jedyny minus tego podkładu to to, że on nie ma ani pompki, ani pipety, więc trzeba tak go wylewać z buteleczki. Ale tak poza tym żadnych minusów póki co nie zauważyłam. Bardzo ładnie wygląda nałożone palcami, natomiast ja i tak zawsze podkładę doklepuję gąbeczką, więc ten też doklepuję zawsze. I odkąd przetestowałam ten podkład, to jest mój taki ulubieniec. Teraz doklepuję go sobie jeszcze gąbeczką. Troszeczkę nałożę go również na szyję. Ten podkład jest delikatnie zastygający, ale jak zastyga, to nie ma takiego nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia. Nie zastyga też tak na 100%, więc w ciągu dnia, jeżeli się gdzieś zbierze w załamaniach skóry, to można go spokojnie doklepać. On zastyga w taki sposób, że nawet nie musiałabym go pudrować, ale ja zawsze wszystkie podkłady pudruję taką minimalną ilością pudru. Użyję dzisiaj korektora Catrice Skin. Ja mam go w odcieniu 0,5. A jeżeli chodzi o podkład, to mam odcień beż, bo chyba tego nie mówiłam wcześniej. Taką resztką, która mi pozostała na gąbeczce, wyrównuję kolor powieki. Twarz przypudruję pudrem Eveline Variété. To jest ten odbijający światło i również nałożę go pod oczy, ale w połączeniu z pudrem bananowym. Ten puder Varieté jest teraz na promocji na stronie Eveline, kosztuje 23,99 zł, a w cenie regularnej kosztuje 39,99 zł. W ogóle teraz na stronie Eveline są dosyć spore promocje, zresztą tam bardzo często są promocje, ale teraz naprawdę bardzo dużo produktów jest na promocji, więc jeżeli brakuje Wam jakichś kosmetyków albo chcieliście coś przetestować, no to jest teraz dobry moment ku temu. Nałożę sobie balsam na usta, bo ostatnio mam bardzo suche. Bronzer to będzie Fil de Bronze z Eveline. Ja mam w odcieniu 01. Róż Fil de Brush również z Eveline i ja mam w odcieniu 002. Od razu jak się nałoży róż i bronzer na twarz, to twarz nabiera życia. Ten róż jest delikatnie błyszczący, więc w sumie można by go już tak zostawić i nie nakładać rozświetlacza. Ale że ja lubię rozświetlacze, no to również nałożę rozświetlacz. Rozświetlacz również będzie z Eveline Fil de Glow w odcieniu 02. Teraz to sobie wszystko rozetrę. Jak zawsze jest to pędzel z Glam Shopu T130. Żeby tutaj pozacierać granice. Ja zawsze przesadziłam prześwietlaczem.
I przechodzimy do makijażu oczu. Użyję bazy z Glam Shopu. Do rozprowadzenia bazy używam płaskiego języczkowego pędzelka. To jest akurat pędzelek z Jessup. Makijaż oczu wykonam dzisiaj przy użyciu palety Autoportrait z Glam Shopu. Załamanie powieki i zewnętrzny kącik zaznaczę cieniem kawa z mlekiem. Ta paleta jest przepiękna. Zawiera 24 cienie. Jest dosyć neutralna. Ten cień nakładam takim puchatym pędzelkiem do blendowania. To jest Hulu P64. I od razu go blenduję do chmurki. Ta paleta niestety już nie jest dostępna na stronie Glam Shopu. Ja z tą paletą miałam tak, że zawsze bardzo chciałam ją kupić, no ale że była dosyć droga, bo kosztowała powyżej 200 zł, no to zawsze odkładałam ten zakup na czas, kiedy będzie promocja. Promocje były, a ja tej palety nie kupowałam, ponieważ wychodziły ciągle jakieś nowości. No ale że ta paleta ciągle była dostępna, no to się nie miałam gdzie spieszyć. Aż tu nagle postanowiłam, że chcę już ją faktycznie kupić przy okazji kolejnych promocji na stronie Glam Shopu. No i wchodzę sobie na stronę Glam Shopu, a palety nie ma. I nie ma jej nawet z taką opcją, że jest chwilowo niedostępna po prostu. Nie było jej w ogóle na stronie. Teraz zewnętrzny kącik jeszcze delikatnie przyciemnię cieniem różowy brąz. I do tego użyję pędzelka Embrush 07. No i kontynuując opowieść o mojej palecie, wpadłam w delikatną panikę, bo się uparłam, żeby tą paletę mieć. Cały czas mi się bardzo podobała. No a ja zwlekałam i zwlekałam. I znalazłam tą paletę w Contigo. Akurat była w sklepie stacjonarnym. Była też na promocji za 150 zł. Więc już się nie zastanawiałam, tylko ją od razu kupiłam. Tym cieniem również wchodzę w załamanie powieki i blenduję sobie, ale tak nie za wysoko. I również nakładam go na dolną powiekę. Praktycznie na całą dolną powiekę. I rozcieram ku górze, żeby połączyć z górną powieką. Wracam sobie do pędzelka, którym nakładałam cień kawa z mlekiem i jeszcze górną powiekę sobie rozblenduję, już nie dokładając cienia. Chcę, żeby ten makijaż był dzisiaj naprawdę taki bardzo delikatny, dzienny, nic skomplikowanego. Na środek powieki nałożę ten różowy cień o nazwie Naturalny Róż. Nakładam go pędzelkiem Hulu Pro 81. Taką niewielką ilość tego cienia nakładam, bo nie chcę, żeby ten makijaż był bardzo różowy. Zewnętrzny kącik sobie jeszcze przyciemnię delikatnie tym różowym brązem, którego używałam wcześniej, żeby tutaj ładnie połączyć te cienie. Już taką minimalną ilością cienia na pędzelku. Zresztą ja cały czas nakładam bardzo niewiele tych cieni na pędzelek. I ponownie blenduję sobie górę tym pędzelkiem, którym nakładałam cień kawa z mlekiem. Ale już nie dokładam cienia. Zewnętrzny kącik i pod łukiem brwiowym rozjaśnię sobie cieniem początek i pędzelkiem Glam Shop O126. Ten cień się troszeczkę pyli. Ta paleta jest bardzo ładnie skomponowana. Zrobimy nią zarówno makijaże dzienne, jak i jakieś wieczorowe.
jeszcze odrobinę sobie to rozblenduję pędzlem, którym nakładałam dzień kawa z mlekiem. Żeby tutaj było takie ładne przejście. Teraz taki płaski pędzelek do eyelinera spsikam sobie mgiełką z Glam Shopu. To jest pędzelek Hulu P44. Cieniem przyciemniać przyciemnię sobie linię rzęs. Teraz taki malutki pędzelek z Boho Beauty, to jest 208. Również sobie spsikam mgiełką z Glam Shopu. I wewnętrzny kącik rozświetlę sobie cieniem dziewczęcy. Nie nakładam go jakoś w bardzo dużej ilości, tylko tak odrobinkę. A few moments later. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy tuszem Varieté. Na linię wodną nałożyłam kredkę z NAM. Teraz sobie jeszcze odrobinę wyczyszczę makijaż oczu. Zwykle do tego celu używam podkładu w pudrze Varieté z Eveline. I odrobiną tego podkładu w pudrze czyszczę sobie makijaż oczu. Makijaż jest prawie skończony, zostały nam jeszcze do pomalowania usta. Użyję dzisiaj pomadki Maybelline Vinyl Ink w odcieniu 35. Ja ją bardzo lubię, ponieważ ona jest trwała, a jednocześnie bardzo komfortowa na ustach. Co prawda po kilku godzinach noszenia i zjedzenia posiłku ona mi się delikatnie zjada na środku ust, natomiast nie ma najmniejszego problemu, żeby ją dołożyć. Przed użyciem należy ją wstrząsnąć. Pomadka dzisiaj idealnie pasuje do makijażu oczu. Tak wygląda skończony makijaż, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż przypadł Wam do gustu. W opisie znajdziecie listę użytych przeze mnie kosmetyków. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tym makijażu i jaki jest Wasz ulubiony makijaż dzienny. Czy lubicie mocniejszy makijaż, czy raczej stawiacie na make-up no make-up? Jeżeli film Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.